Bardzo się cieszę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę być gościem Waszego wydarzenia Dni Zawodów Psychologa 2021. Tak jak zostało wspomniane, opowiem trochę o ścieżce kariery interwenta kryzysowego oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także o jeszcze jednej ścieżce kariery, ale to dowiecie się później, bo będzie to tak bardziej bonusowo i pokrótce. Ja też z góry trochę przepraszam, jeżeli będą jakieś opóźnienia czy problemy techniczne, bo niestety jest pogoda trochę burzowa i może być trochę kłopot z tym, a to jest niezależne ode mnie. Zacznijmy może od takiego drobnego wstępu. Co najczęściej słyszy psycholog, przyszły psycholog, student czy osoba w ogóle, która interesuje się psychologią, która chciałaby studiować psychologię? Że po psychologii na pewno się nie znajdzie pracy, że nie ma nigdzie etatów dla psychologów, że po psychologii to trzeba na pewno iść do szkoły psychoterapii i że własny gabinet można założyć dopiero po szkole psychoterapii. To nie jest tak, że po psychologii na pewno się nie znajdzie pracy oraz że jedyna opcja to iść do szkoły psychoterapii. No nie, bo do szkoły psychoterapii należy iść wtedy, kiedy chcemy i czujemy się na to gotowi. Psycholog to też jest wartościowy zawód, też może pomagać ludziom i też może prowadzić indywidualne konsultacje. Co prawda nie prowadzi psychoterapii, bo za to odpowiada zawód psychoterapeuty, ale może psychoedukować, stosować poradnictwo, pracować ze stresem, wspierać. To, co nam mówią często na studiach, jest bardzo dołujące i faktycznie po ich skończeniu można mieć poczucie, że w zasadzie to minęło 5 lat, a my nadal jesteśmy nikim. Na rynku pracy wymagają minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego i zazwyczaj też drugiego roku psychoterapii. No ale jak to zdobyć to doświadczenie, jak zacząć, czy to się w ogóle da? Kwestia startu zawodowego generalnie jest trudna dla znakomitej większości ludzi, nie tylko psychologów. W dzisiejszych czasach studiować może każdy, a skończenie studiów to żaden wyczyn. Jest dużo ludzi o podobnym fachu, konkurencja na rynku pracy i tak dalej. No i faktycznie czasem bywa ciężko, natomiast zawód psychologa jest jakoś tak bardziej owiany tymi przekonaniami, które się słyszy od rodziny, od znajomych, czy nawet na studiach, że się nie znajdzie pracy, że jest trudno, że w ogóle po co. No i z tą szkołą psychoterapii. Ja do Was mówię tak naprawdę też gdzieś na początku swojej ścieżki zawodowej, dlatego że obroniłam się dopiero rok temu, w czerwcu zeszłego roku się dopiero obroniłam. Na studiach w zasadzie nie robiłam aż tyle, co niektórzy, czyli jakieś dużo wolontariatów i tak dalej. Nie, to wszystko zaczęłam dopiero po obronie. W czerwcu się obroniłam, w październiku dołączyłam do Fundacji Regiment Strefa Kobiet, w której jestem do teraz i gdzie udzielam konsultacji psychologicznych. W listopadzie założyłam swojego Instagrama psycholożka, no i teraz od stycznia jestem koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, także jestem też nim od niedawna. No i z nowych aktywności to jeszcze dołączyłam do Centrum Praw Kobiet. No i z jednej strony może to jest dużo, a z drugiej strony może nie. Ja natomiast jestem zadowolona z tego, jak to teraz wygląda. No i jednak stoję tutaj przed Wami i będę chciała Wam coś fajnego przekazać. Tak jak już wcześniej wspomniałam, psycholog może używać różnych form pomocy psychologicznej, może ją stosować, może udzielać konsultacji psychologicznych. No właśnie z poradnictwa, psychoedukacji, w pewnym sensie też poniekąd diagnozy, no i czasem też wymaga się takich interwencji kryzysowych, no bo życie czasem zaskakuje i na swojej drodze z różnymi klientami czy pacjentami możemy mieć do czynienia. No i te wszystkie tutaj rodzaje są, oczywiście czasem stosuje się razem, no bo z jednej strony stosując poradnictwo też trochę psychoedukujemy, też w jakimś sensie trochę diagnozujemy przynajmniej problem, mniej więcej jakieś objawy. No natomiast jak wiadomo, czasem konsultacja psychologiczna może polegać tylko i wyłącznie na psychoedukacji i czasem jedna wystarczy i to też jest fajne, to też jest okej, to też jest część naszej pracy.
Zastanówmy się w takim razie, czym jest ta tytułowa interwencja kryzysowa, bo żeby zająć się interwentem kryzysowym, no to najpierw chwilę trzeba poświęcić interwencji kryzysowej. Można ją rozumieć w szerszym i w węższym rozumieniu. No to węższe, no to jest rodzaj pomocy psychologicznej. Natomiast w szerszym rozumieniu interwencja kryzysowa jest to każda pomoc udzielana osobom w stanie kryzysu lub nim zagrożoną. Oprócz wsparcia psychologicznego może to być także pomoc medyczna, prawna, socjalna. Najczęściej o interwencji właśnie mówi się jako o jednej z form pomocy psychologicznej, natomiast warto pamiętać, że jej zakres jest dużo szerszy i często różni specjaliści w zakresie interwencji kryzysowej ze sobą współpracują. Z takich bardziej ciekawostek, no to interwencja kryzysowa też jest dość nowym takim rodzajem pomocy psychologicznej i na jej powstanie i rozwój wpływ miały m.in. II wojna światowa czy masowe katastrofy, podczas których zaobserwowano pewne charakterystyczne reakcje, charakterystyczne objawy wspólne dla większości osób będących uczestnikami jakiejś sytuacji kryzysowej. A w związku z tym pojawiła się pewna potrzeba pomocy takim ofiarom i znalezienia jakiegoś optymalnego sposobu i dość uniwersalnego, aby im pomagać. Początkowo zajmowano się właśnie różnymi katastrofami, później też samobójstwami, natomiast aktualnie interwencja kryzysowa ma swoje zastosowanie we wszystkich możliwych rodzajach kryzysów. Jeżeli miałabym powiedzieć jak najkrócej o tym, czym jest interwencja kryzysowa, jakie ma cechy czy cele, no to przede wszystkim pomoc psychologiczna, jaką jest interwencja kryzysowa, ma za zadanie zapewnić klientowi i klientce bezpieczeństwo, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jest to znacząca różnica pomiędzy innymi formami pomocy psychologicznej, ponieważ tutaj wchodzi też to bezpieczeństwo fizyczne, które jest niezwykle ważne. Wartościowe jest także i ważne, aby poszukiwać sposobów poradzenia sobie z danym problemem, wzmacnianie poczucia skuteczności i kontroli u klientów, ponieważ w sytuacji kryzysu to poczucie skuteczności i kontroli jest praktycznie żadne i interwencja kryzysowa ma na celu właśnie przywrócić równowagę psychiczną i doprowadzić tak naprawdę do stanu psychicznego sprzed kryzysu, czyli ona nie ulepsza, że tak powiem, człowieka jakoś bardzo, nie przechodzi się wielkiego rozwoju, kiedy jest wszystko stabilnie, tylko powraca się do takiego stanu, gdzie można po prostu jakoś normalnie funkcjonować i można już samemu sobie próbować radzić z zaistniałą sytuacją. Ważna też jest redukcja lęku przy takich działaniach interwencyjnych. No i pomoc z zakresu interwencji kryzysowej obejmuje m.in. właśnie wsparcie, to bezpieczeństwo, redukcję lęku, poszukiwanie sposobów poradzenia sobie, no i przywrócenie zdolności samodzielnego radzenia sobie z sytuacją i powrót do tak zwanego normalnego funkcjonowania. To jest cel nadrzędny interwencji kryzysowej. Pozwoliłam sobie to przedstawić też na takim porównaniu, no bo o tyle, o ile o psychoterapii słyszał już prawie każdy, mówi się o niej dużo, jest ona coraz bardziej popularna, o tyle o tej interwencji tak nie do końca. No a różnią się od siebie dość mocno, są, powiedziałabym nawet, że kontrastowe, bo w psychoterapii, jeżeli weźmiemy czas, no to różnie na tą wizytę oczekujemy. Na NFZ czasem nawet 2 lata, prywatnie to zależy od dostępności psychoterapeuty danego. Natomiast jeśli chodzi o czas interwencji kryzysowej, no to tutaj kluczowym jest, że pomoc zostaje udzielona tak szybko, jak to możliwe, zazwyczaj do 24 godzin od zgłoszenia, czyli jest to pomoc w zasadzie natychmiastowa ze względu na specyfikę takiego zjawiska, jakim jest kryzys i konieczność po prostu udzielenia pomocy osobie w kryzysie jak najszybciej. Ze względu też na to, że celem tej interwencji kryzysowej jest powrót do stanu sprzed kryzysu, do stanu takiej równowagi psychicznej, i też ze względu na samą dynamikę kryzysu, że on trwa jakiś określony czas zazwyczaj,
No to tutaj czas trwania tej interwencji to szacuje się, że wynosi on zazwyczaj kilka tygodni. Terapia natomiast może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat. Częstotliwość spotkań w interwencji kryzysowej jest zależna od potrzeb, bo w zależności od tego, z jakim kryzysem człowiek się zmaga, na jakim etapie tego kryzysu się zgłosi, a no to ma różne potrzeby i może być częstotliwość spotkań nawet kilka razy w tygodniu, co wydaje się z perspektywy psychoterapii, szczególnie niektórych nurtów, nawet niemożliwe. Utarło się takie przekonanie, że częstotliwość spotkań w psychoterapii to zazwyczaj około jedno na tydzień, czasem jedno na dwa, czasem zdarza się, że dwa na tydzień, ale to już naprawdę rzadziej niż częściej. Interwenci kryzysowi, czyli osoby udzielające w takiej fachowej pomocy z zakresu interwencji kryzysowej, to są osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z zakresu psychologii kryzysu. Kim dokładnie są z wykształcenia lub mogą być, zostanie omówione troszeczkę później. Natomiast teraz najważniejszym jest, że są to osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z zakresu psychologii kryzysu. Psychoterapeuci natomiast to osoby, które posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu psychoterapii w wybranym nurcie. Jeżeli wzięlibyśmy taki zespół interwentów kryzysowych, no to jest to zespół interdyscyplinarny. W takim zespole prawdopodobnie znajdzie się jakiś psycholog, ale też pewnie znajdzie się jakiś prawnik, który współpracuje lub jakaś inna osoba. Natomiast zespół psychoterapeutów, o ile funkcjonuje, no to są to tylko osoby mające wykształcenie psychoterapeutów, chociaż zazwyczaj ci psychoterapeuci jednak pracują indywidualnie. Różne jest też podejście pomocy takiej interwencji kryzysowej od podejścia pomocy psychoterapii. W psychoterapii podejście jest bardzo zróżnicowane, wszystko zależy, jaki nurt wybierzemy, czy w jakim nurcie się szkolimy. Natomiast w interwencji to podejście jest dość jednoznaczne i jest głównie dyrektywne, ponieważ osoba w kryzysie zazwyczaj, no jest to taki stan, w którym ciężko jest nam decydować, ciężko jest nam widzieć różne perspektywy, ciężko jest nam funkcjonować, więc to podejście ważne jest, aby interwent był w pewien sposób dyrektywny. No i interwenci kryzysowi zazwyczaj pracują w ośrodkach interwencji kryzysowej, o których też później troszeczkę więcej powiem, czym dokładnie są. Natomiast psychoterapeuci mają swoje prywatne gabinety, pracują czasem w szpitalach, poradniach. I to są takie główne różnice, pokazujące też jakby cechy. Łatwiej jest zobrazować czasem na różnicach, bo widać po prostu, jak kontrastowe i jak inne jest to od innych rodzajów pomocy psychologicznej, pomimo że jest jedną z tych rodzajów. Wszystkie inne są w miarę jakoś do siebie podobne, natomiast ta interwencja faktycznie się jakoś wyróżnia. Tak jak już wcześniej wspomniałam, interwencję kryzysową można uzyskać w ośrodkach interwencji kryzysowej, w szpitalu psychiatrycznym albo dzwoniąc na telefony zaufania. Są też fundacje, które zajmują się interwencją kryzysową. Natomiast no, najpopularniejsze są jednak i najbardziej wyspecjalizowane w tym są te ośrodki interwencji kryzysowej. Jeżeli wejdziemy na stronę www.oik.org.pl, to wyświetli nam się taka mapa, jak tutaj na załączonym zdjęciu, gdzie będzie można zobaczyć wszystkie tak naprawdę ośrodki interwencji kryzysowej w całej Polsce. Jest to bardzo przydatne, bo nieraz ważne jest, aby sprawdzić, czy dla siebie, czy dla kogoś, czy dla swojego klienta, czy w jego okolicy znajduje się taki ośrodek i dzięki takiej stronie można łatwo to sprawdzić. Generalnie też pomoc w ośrodku interwencji kryzysowej jest bezpłatna, natychmiastowa i zazwyczaj interdyscyplinarna. To jest ważne, żeby wiedzieć, że ona jest właśnie bezpłatna i natychmiastowa, bo jest to dość ważne, jeżeli ktoś zmaga się z kryzysem, ma bardzo, bardzo trudną sytuację i pomyśli sobie, że miałby się zgłosić na NFZ i czekać 2 lata na przykład, no to w niektórych sytuacjach traci to trochę sens i dobrze jest wtedy wiedzieć, że w takim ośrodku interwencji kryzysowej można uzyskać pomoc darmową i dość szybką.
Tak jak już wcześniej też wspomniałam, w tych ośrodkach pracują interwenci kryzysowi, czyli osoby posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu psychologii kryzysu. Takie ośrodki udzielają pomocy w zakresie wszystkich rodzajów kryzysów, od kryzysów rozwojowych po kryzysy traumatyczne. To, czy dana osoba doświadcza kryzysu, czy nie, to zależy tak naprawdę od jej subiektywnego odczucia względem danej sytuacji. Te same wydarzenia dla jednych mogą być kryzysami, a dla innych nie. I na przykład takie powody, z którymi można by zgłosić się do takiego ośrodka interwencji kryzysowej, to mogą być problemy małżeńskie, może to być zdrada, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, uzależnienia, kłopoty finansowe, bezrobocie, samotność, problemy mieszkaniowe, silne przeżywanie procesu żałoby, doświadczenie gwałtu, pożar, diagnoza poważnej choroby somatycznej, czy na przykład też wiadomość o ciąży. Dlatego, że wszystkie te sytuacje mogą być kryzysami, natomiast być nimi nie muszą. Wszystko zależy od tego, jak daną sytuację oceni konkretna jednostka, czy jest to dla niej kryzys, czy nie. Czyli czy umie sobie poradzić z daną sytuacją, czy po prostu znajduje się aktualnie w stanie kryzysu, gdzie sytuacja ją przerasta i nie wie, i dotychczasowe sposoby radzenia sobie nie działają, wchodzi wtedy bezradność. Do ośrodka interwencji ważne jest, żeby wiedzieć też, że do takiego ośrodka interwencji kryzysowej można zgłosić się również w przypadku, kiedy ktoś nam bliski doświadcza kryzysu, a my chcielibyśmy wiedzieć, jak tej osobie pomóc. Wtedy otrzymamy taką pomoc bardziej psychoedukacyjną, ale też wspierającą, ponieważ jeżeli ktoś nam bliski doświadcza kryzysu, no to też jest to dla nas obciążające, też w jakiś sposób to dla nas oddziałowuje i ważne też, żeby zadbać o siebie. Więc zgłaszając się do takiego ośrodka jako osoba bliska, przepraszam, komuś, kto doświadcza kryzysu, no to otrzymamy pewne wskazówki, ale też wsparcie dla samych siebie. Niektóre ośrodki interwencji kryzysowej też dają taką możliwość tymczasowego noclegu skierowaną głównie dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia zdrowia i lub życia, na przykład kobietom i lub dzieciom doświadczającym przemocy. O tym też warto wiedzieć, bo sytuacja przemocy jest trudna i czasem do takich ośrodków interwencji kryzysowej przychodzą na przykład kobiety z dziećmi spakowane i mówią, że one nie chcą wracać do domu i teraz trzeba tym osobom jakoś pomóc. No i takie miejsca noclegowe wtedy faktycznie się przydają. Przydaje się też ta interdyscyplinarność i na przykład pomoc prawna. Nie istnieje jednak uniwersalny model ośrodka interwencji kryzysowej, ponieważ zakres i forma jego pracy zależą od potrzeb społeczności, w której się znajduje. Każda placówka funkcjonuje w nieco inny sposób. Występują różnice na przykład w rodzaju oferowanej pomocy. W niektórych ośrodkach jest to głównie psychologiczne, w niektórych będzie bardziej może prawna, socjalna. Istnieją też różnice w różnych ośrodkach, jak oni funkcjonują, jeśli chodzi o dni i godziny otwarcia, dyżury, formy działalności, czy na przykład w większości to działają jako takie telefony zaufania, czy jednak skupiają się głównie na takich stacjonarnych wizytach. Dobrze jest też wiedzieć, że taki ośrodek interwencji kryzysowej powinien być jeden na powiat, a także, że one działają w większości, w znakomitej większości w czasach pandemii. Myślę, że to są naprawdę takie wartościowe na ten moment informacje, o których mało kto wie, a uważam, że każdy powinien. Kim jest w takim razie ten interwent kryzysowy? Jest to osoba posiadająca wiedzę z zakresu psychologii kryzysu, natomiast nie musi to być psycholog, może to być osoba posiadająca inne wyższe wykształcenie humanistyczne lub medyczne. Często są to też osoby po różnych też szkoleniach, dodatkowych studiach podyplomowych, czy ja na przykład realizuję takie studium interwencji kryzysowej. I osoby takie często pracują w ośrodkach interwencji kryzysowej i współpracują w zespole złożonym ze specjalistów różnych dziedzin.
Natomiast interwenci kryzysowi mogą też jakby pracować we własnych gabinetach, a na interwencje kryzysowe być tylko wysyłani. W znakomitej większości natomiast pracują oni w ośrodkach interwencji kryzysowej. Istnieje też coś takiego jak sekcja interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Można ją znaleźć na www.interwencjakryzysowa.pl, na której można też poczytać różne materiały. Oni oferują też swoje studium interwencji kryzysowej, ale o czym chciałam wspomnieć, to jest to, że oni posiadają też taką listę certyfikowanych interwentów kryzysowych, czyli coś troszkę też tak, jak większość tych większych szkół psychoterapeutycznych. Oni też posiadają spis certyfikowanych psychoterapeutów, których można sprawdzić, którzy widnieją publicznie na stronie, i na tej sekcji interwencji kryzysowej również jest taki spis. Natomiast w większości ci interwenci się tam jednak nie znajdują. Ten proces certyfikacji jest trudny i zaraz też Wam go pokażę. Warunki uzyskania certyfikatu. Trzeba posiadać wykształcenie wyższe. Jeżeli jest to inne niż psychologiczne, to trzeba też zdać egzamin specjalny. No, trzeba mieć minimum 5 lat pracy w interwencji kryzysowej, w tym co najmniej 3 samodzielnie. Trzeba odbyć superwizję, mieć ukończoną konkretną ilość godzin szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej, przedstawić 2 pisemne rekomendacje osób certyfikowanych z zakresu interwencji kryzysowej, przedstawić sprawozdania z wykonanych interwencji kryzysowych i odbyć rozmowy kwalifikacyjne. 5 lat pracy w interwencji kryzysowej to jest dość sporo, żeby uzyskać ten certyfikat i myślę sobie, że w większości, jeżeli ci interwenci pracują już 5 lat, mają już takie doświadczenie, no to nie mają takiej wewnętrznej potrzeby, żeby ten certyfikat uzyskiwać. Dlatego też no, jest lista certyfikowanych interwentów, natomiast myślę sobie, że bardzo wielu jest interwentów, którzy też są doświadczeni, a którzy na tej liście nie widnieją. Bardzo ważnym jest też to, żeby zaznaczyć, że oczywiście zaraz po psychologii można startować do ośrodków interwencji kryzysowych, można się kształcić w tym kierunku, można próbować obrać sobie taką ścieżkę zawodową, no bo nie potrzeba tam szkoły psychoterapii w ogóle, a nie potrzeba też nie wiadomo jakiego doświadczenia zazwyczaj. Natomiast trzeba pamiętać, że interwencja kryzysowa to obszar bardzo trudny, mocno obciążający i można się naprawdę szybko wypalić. Jeżeli wystartujemy od razu z tak zwanej grubej rury, narazimy się też na wiele obciążeń, to po prostu no, nasza psychika może tego nie znieść. Interwenci kryzysowi są szczególnie narażeni na wypalenie zawodowe i na różne obciążenia i myśląc o tej ścieżce zawodowej, warto mieć to na uwadze i sobie jakoś to przemyśleć. Chciałabym teraz pokazać, opowiedzieć Wam o zawodzie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zawodzie asystenta rodziny. Asystent rodziny to jest ten zawód, o którym wspominałam na początku, że jest takim pewnym dodatkiem. No ale jednak zarówno asystent rodziny, jak i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wywodzą się jakby z jednej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na którą też trochę będę się powoływać w prezentowaniu tego, kim jest ten koordynator i kim jest ten asystent. Chciałabym też zaznaczyć, że na tym stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ja jestem od stycznia, czyli nie jest to jakieś wielkie doświadczenie. Wielu rzeczy pewnie jeszcze nie doświadczyłam na tym stanowisku, natomiast czegoś się już fajnego dowiedziałam i myślę sobie, że warto o tym opowiedzieć innym psychologom czy innym osobom, które są w trakcie studiów psychologicznych. Z tej ustawy zawód koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ten artykuł 78 mówi jasno, kto może być koordynatorem tej rodzinnej pieczy zastępczej.
Żeby nim zostać, trzeba mieć, żeby być zatrudnionym w takim zawodzie, trzeba mieć wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna czy nauki o rodzinie, lub można mieć wykształcenie wyższe na innym kierunku, uzupełnione dodatkowo studiami podyplomowymi w zakresie właśnie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ale jeżeli nie mamy tego wykształcenia z punktu A, tylko inne wyższe, to oprócz tego uzupełnienia musimy też mieć co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka. Ważne jest też, że koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani nie ma jej ograniczonej. Jeżeli ma zasądzone alimenty, zasądzony taki obowiązek, no to musi go wypełniać i nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo. Jeśli chodzi natomiast o zadania tego koordynatora, to część wzięłam z tej ustawy, natomiast część też dodałam od siebie, dlatego nie powołuję się tutaj już konkretnie na artykuł. Tych zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest całkiem sporo i należy do nich udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka. No tak właśnie, bo jako pieczę zastępczą, no to tutaj będzie wymienione zawsze, że albo to są rodziny zastępcze, albo prowadzący rodzinne domy dziecka, no bo rodziny zastępcze mogą być spokrewnione, niezawodowe, zawodowe. Tutaj jest taka pewna różnorodność, dlatego w tych zadaniach czy w tej ustawie jest zawsze wyszczególniane, że są to rodziny zastępcze i lub prowadzące rodzinne domy dziecka. No także zadaniem koordynatora, wracając, jest udzielanie pomocy tym rodzinom, przygotowywanie planów pomocy dziecku, przeprowadzanie ocen dziecka co pół roku, ocen rodzin zastępczych początkowo co rok, później co 3 lata, utrzymywanie regularnych kontaktów z tymi rodzinami zastępczymi, pomaganie im, a w nawiązywaniu też wzajemnego kontaktu. Czasem są różne stowarzyszenia, a gdzie oni się spotykają, wymieniają jakimiś doświadczeniami, rozmawiają ze sobą. Zadaniami koordynatora jest także zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, wspieranie opiekunów zastępczych i dzieci. A ponadto także ważne jest, aby zwracać uwagę na aspekt bezpieczeństwa dzieci biologicznych rodziców zastępczych, ponieważ wiele rodzin zastępczych ma też swoje dzieci biologiczne i ważnym jest, aby opiekować się wszystkimi dziećmi, które są pod opieką tych ludzi, żeby tych dzieci biologicznych rodziców zastępczych też jakoś nie pomijać, żeby one też ani nie były pomijane, ani nie były faworyzowane. Zadaniem koordynatora jest także współpraca w sprawach dotyczących dzieci, między innymi ze szkołą, przychodniami lekarskimi, z sądem. Koordynator współpracuje z sądem, wysyła na przykład opinie, decyduje też poniekąd w zespole oczywiście, ale poniekąd też o tym, czy zasadny jest dalszy pobyt dziecka w tej pieczy zastępczej. Współpracuje z instytucjami pracującymi na rzecz rodziców biologicznych, czyli na przykład z MOPS-em, bo sytuacja tych rodziców biologicznych często jest trudna, kłopotliwa i oni potrzebują też wsparcia różnych instytucji. Do zadań koordynatora należy także zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, aby poszukiwać dla nich rodzin przysposabiających. Jest też udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, no i prowadzenie dokumentacji. Prowadzenie dokumentacji również jest bardzo ważne, bo te wszystkie oceny, które prowadzimy, wszystkie spotkania, no to musi być poświadczone różnymi papierkami, to musi być jakoś spisane, także pewien element pracy biurowej w tej pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej też się pojawia i warto o tym pamiętać.
Można by pomyśleć i zastanowić się teraz, no to jak wygląda jakby ta codzienna praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. No z mojego dotychczasowego doświadczenia no wyglądało to tak, że jest to praca trochę terenowa, trochę biurowa. Dokonuje się ocen dzieci, rodziny, sporządza te plany pomocy, w których uwzględnia się na przykład jakieś specjalistyczne konsultacje dla dzieci. Czasem pomaga się zorganizować też jakieś takie zajęcia terapeutyczne, czy po prostu rozmawia się z tymi dziećmi, zapewniają jakoś wsparcie. Tutaj też koordynator jest osobą, która w przypadku jakichś kłopotów czy konfliktów to idzie do tej rodziny, idzie do jej środowiska, stara się jakoś im pomóc. Koordynator stara się utrzymywać też regularny kontakt z rodzinami. Ten kontakt dobrze jakby był raz w miesiącu. Stara się też wspierać tych rodziców zastępczych na różnych polach. Kontaktuje się również z rodzinami biologicznymi i z innymi instytucjami, na przykład sądem, MOPS-em. Czasem też koordynator prowadzi, czy jakby jest uczestnikiem takich interwencji różnych kryzysowych, bo czasem też występują takie sytuacje, w których trzeba odebrać dziecko, trzeba je gdzieś przewieźć. Różnie na to ludzie reagują, czasem są to bardzo trudne sytuacje. Ja jeszcze nie miałam takiej możliwości bycia na takiej interwencji, natomiast osoby ze mną pracujące już miały i opowiadały mi o tym. No także w podsumowaniu, koordynator to po prostu osoba, która jest blisko rodziny, utrzymuje z nimi stały kontakt, wspiera zarówno rodziny, jak i dzieci. Zajmuje się też i ma kontakt z rodzinami biologicznymi i musi jeszcze jednocześnie też zajmować się sprawami papierkowymi. W podsumowaniu właśnie takim, ten koordynator to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, opisane wcześniej, niekoniecznie psychologiczne, ale jak jest to psycholog, to na pewno mu to bardzo pomaga, bo rozumie dużo, dużo tego, co się dzieje czasem w konfliktach między rodzicami zastępczymi a dziećmi. Wie też dużo na temat rozwoju dziecka, także taki kierunek jak najbardziej jest bardzo pomocny i przydatny i fajnie się można zrealizować na takim stanowisku. Ważne jest też, żeby nie mieć pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej i wypełniać obowiązek alimentacyjny. No i osoby takie często pracują w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w skrócie PCPR. Kim jest natomiast ten wspominany i tajemniczy asystent rodziny? Jeśli chodzi o ustawę, no to będą pewne rzeczy zbieżne z tym, kim jest zawód koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. No natomiast są to różne zawody. Nie pracuję i nie pracowałam jako asystent rodziny, natomiast tak jak już mówiłam, jest to zawód z ustawy o wspieraniu rodziny i myślę sobie, że też jest to fajna opcja dla świeżo upieczonych psychologów czy dla osób zainteresowanych zdobywaniem też jakiegoś doświadczenia, bo to też jest doświadczenie pracy z rodziną. Z ustawy asystentem rodziny może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe na kierunkach tak samo jak koordynator, czyli pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub ma wykształcenie wyższe uzupełnione szkoleniem, też dokumentuje staż, ale asystentem rodziny może być także osoba mająca wykształcenie średnie i dodatkowo szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także dokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną. Także koordynator rodzinnej pieczy zastępczej musi mieć wykształcenie wyższe, a asystent może mieć także średnie. Również asystent nie może być pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani nie może mieć ograniczenia czy zawieszenia. Musi wypełniać obowiązek alimentacyjny, jeżeli jest nałożony, no i nie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Tutaj też opracowałam takie zadania tego asystenta rodziny, również w oparciu o tą ustawę. No i jest to opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną.
a to opracowywanie i realizacja jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym również z powiatowymi centrami pomocy rodzinie i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej wcale nie rzadko. Innym zadaniem takiego asystenta to udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi. Także ten asystent też wspiera, natomiast on bardziej na przykład chodzi do różnych miejsc, instytucji, stara się właśnie jakoś aktywizować społecznie te rodziny i on się zajmuje właśnie rodzinami w większości biologicznymi. Aczkolwiek może być też asystent rodziny w rodzinach zastępczych, i tutaj już nie ma jakiegoś takiego podziału. Wszystko zależy od zapotrzebowania akurat danej rodziny. Do innych zadań takiego asystenta należy także motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie im pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej czy udziału w różnych zajęciach grupowych dla rodziców, podnoszących na przykład umiejętności rodzicielskie, a także podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin. Innymi zadaniami to też prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny nie rzadziej niż co pół roku. Taka ocena też często odbywa się z innymi instytucjami. I oczywiście też jest zadaniem asystenta współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej oraz różnymi innymi instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, czyli między innymi z powiatowymi centrami pomocy rodzinie i na przykład tymi koordynatorami. Czyli taki asystent jakby też wspiera rodzinę, tylko często wspiera właśnie rodziny biologiczne, stara się ich jakoś aktywizować, pomagać im w trudnościach. No bo proces, zanim dzieci trafią do rodzinnej pieczy zastępczej, no też jest długi, a nawet jak już trafią, no to ci rodzice biologiczni też często mają takiego kogoś jak asystent, żeby jakoś pomóc im sobie radzić, funkcjonować, a być może też w przyszłości otrzymać z powrotem pełnię praw rodzicielskich nad swoimi dziećmi. Gdzie w takim razie możemy szukać pracy jako psycholog, psycholożka, czy osoba świeżo po studiach, czy może już na finiszu tych studiów? Możemy starać się szukać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w MOPS-ie, gdzie pracują asystenci, gdzie pracują też psychologowie, czy inne osoby. W domach pomocy społecznej, w środowiskowych domach samopomocy, czy właśnie w powiatowym centrum pomocy rodzinie, gdzie też często jest zatrudniony zarówno psycholog, jak i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Pomimo, że asystent rodziny, czy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, czy interwent kryzysowy, no nie zawsze w 100% jakby realizują może takie oczekiwania tego, kim jest w ogóle zawód psychologa, no też się to tak nie nazywa, nazywa się inaczej, ale jednak naprawdę w wielu kwestiach jest zbieżność, wiedza psychologiczna bardzo się wtedy przydaje, no i fajnie myślę, że można się też realizować zawodowo, nie nazywając się stricte na przykład psycholożką, tylko koordynatorką rodzinnej pieczy zastępczej. Nie dopisałam tutaj właśnie ośrodków interwencji kryzysowej, widzę, natomiast ośrodki interwencji kryzysowej też oczywiście powinny się tu znaleźć, ale często to są też jakby takie działy na przykład powiatowych centrów pomocy rodzinie. One są poniekąd ze sobą połączone i też tam można poszukiwać. Dodatkowo jeszcze są różne świetlice środowiskowe czy takie miejsca, gdzie też można jakoś z młodzieżą spędzać czas i jakoś im pomagać, wspierać ich, przeprowadzać różne warsztaty. No i poza tym, tak już bardziej poza tym obszarem przeze mnie omawianym, no to oczywiście można też szukać pracy w więziennictwie, w korporacjach, w jakichś działach rekrutacji, a no oczywiście też w szkołach i w tych wszystkich miejscach ta szkoła psychoterapii nie jest potrzebna.
Jako podsumowanie przygotowałam dokładnie, no w zasadzie nie dokładnie, prawie te same hasła, co były na pierwszym slajdzie, a zaraz po slajdzie tytułowym, natomiast nieco przeobrażone, ponieważ po psychologii można znaleźć pracę. W wielu różnych zawodach i placówkach są etaty dla psychologów. Po psychologii nie trzeba iść od razu do szkoły psychoterapii, jeżeli się nie czuje takiej potrzeby. I własny gabinet można założyć, nie będąc po szkole psychoterapii, ponieważ psycholog może udzielać konsultacji psychologicznych. Także kochani, poszukujcie, testujcie, starajcie się znaleźć jakąś własną drogę. Możecie dać sobie prawo do próbowania, do uczenia się. Ja się obroniłam rok temu, a minęło mi to naprawdę bardzo szybko i uważam też, że bardzo przyjemnie i że wbrew pozorom dość owocnie. Udało mi się kilka rzeczy, choć nadal poszukuję i myślę sobie, że to jest okej, że się poszukuje i że to nieprawda, że po studiach nic się nie wie. Poziom wiedzy po studiach zależy od tego w zasadzie, czy się uczyliśmy, czy byliśmy jakoś zaangażowani, czy robiliśmy coś dodatkowo na tych studiach, jakie sobie ścieżki wybieraliśmy. Także zależy od nas samych, od naszego zaangażowania w ich trakcie, od pracy własnej, dodatkowej, od przygotowania na zajęciach, od naprawdę wielu rzeczy. Także nie dajcie sobie wmówić, że po psychologii nie ma pracy, bo to jest nieprawda. Po psychologii można znaleźć pracę i są to między innymi wymienione przeze mnie zawody czy instytucje, gdzie naprawdę można się fajnie realizować w swoim poniekąd zawodzie. Chciałabym teraz przeznaczyć ostatnie slajdy na to, żeby może powiedzieć Wam troszkę, gdzie byście mogli dowiedzieć się więcej, gdzie trochę poczytać o interwencji kryzysowej, bo tutaj ta literatura dotyczy głównie interwencji kryzysowej i zawodu interwenta kryzysowego. W psychologii klinicznej tom drugi jest dział poświęcony interwencji kryzysowej profesor Seng. Jest też taki podręcznik wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, poradnik dla pracowników socjalnych. Też tam jest naprawdę bardzo dużo wartościowych informacji. A swoją drogą z tych dwóch pozycji ja też czerpałam wiedzę, przygotowując się na przykład do tej prezentacji. Jest też taka książka Strategia interwencji kryzysowej, czy skuteczna pomoc psychologiczna, w której też znajduje się dział poświęcony pomocy psychologicznej, jaką jest interwencja kryzysowa. Dowiedzieć się więcej też możecie na portalu Twój Psycholog, na którym napisałam dwa artykuły o interwencji kryzysowej i o kryzysie, czyli jeden z nich to jest Mam kryzys, czyli właściwie co, a drugi to Ośrodek Interwencji Kryzysowej, dlaczego warto o nim wiedzieć. A część rzeczy, na przykład tą tabelkę porównującą psychoterapię z interwencją kryzysową, zaczerpnęłam z jednego z tych artykułów. Te artykuły są też stosunkowo krótkie, lekko się je czyta i wiedza jest też dość skondensowana w nich, także polecam. No i przy okazji, oczywiście na tym portalu Twój Psycholog też można mnie znaleźć, można sobie też poczytać więcej o drodze, jaką przeszłam od ukończenia studiów czy na studiach, bo jest tam opisane całe moje doświadczenie, czy też szkolenie, jakie wybierałam. Zapraszam także na mojego Instagrama Psycholożka Dolna Spacja, w którym dowiecie się też więcej nie tylko na temat kryzysów czy interwencji kryzysowej, czy czasem też wspominam o koordynatorze, o swojej pracy, ale też są inne czasem tematy uważane czasem za tematy tabu, tematy trudne, czyli na przykład jak powiedzieć dziecku o śmierci bliskiej osoby, czy warto zabierać dzieci na pogrzeb, przekornie 5 zalet szpitala psychiatrycznego, czy kim są pacjenci szpitali psychiatrycznych. Pisałam też o myślach samobójczych, ale też o tym, co zrobić, jeżeli ktoś bliski lub my doświadczamy kryzysu. No i zachęcam też do wysłuchania webinaru, w którym rozmawiałam z Mateuszem Prucnalem na temat tego, co psycholog powinien wiedzieć o interwencji kryzysowej. Zadawane były tam różne szczegółowe pytania, także o zawodzie interwenta kryzysowego i o interwencji kryzysowej. Też można sobie posłuchać na tym
webinarze. On jest zapisany, można wyszukać to wydarzenie albo wejść na Fundację na Rzecz Rozwoju Inspirator, albo też na mojego Instagrama, gdzie również jest na IGTV wstawiony film z tego webinaru. Bardzo chciałabym podziękować wszystkim słuchaczom i oglądaczom za uwagę. Mam też nadzieję, że byłam w pewien sposób inspiracją, bo o tych zawodach, o których wspominałam, tak naprawdę nie mówi się na psychologii. Nikt o nich nie wie. Ja się o nich dowiedziałam tak naprawdę szukając samemu i naprawdę starając się przekopać różne możliwości czy przemyśleć różne drogi. I to, co można robić, jeżeli się nie chce jeszcze iść do szkoły psychoterapii, ponieważ ja niestety skończyłam studia z takim poczuciem, że jeżeli nie skończę tej szkoły psychoterapii, najlepiej od razu, to na pewno nigdzie nie znajdę pracy, to w ogóle bardzo, bardzo ciężko, żebym zdobyła jakieś doświadczenie, że w ogóle to jestem nikim, także te wszystkie hasła z pierwszego slajdu, to ja je słyszałam i nie tylko od ludzi spoza studiów, ale również niektórym wykładowcom zdarzyło się mówić takie rzeczy, co jakby później siedzi i później człowiek kończy te studia, no i nie wie w zasadzie, no czuje się źle, nie wie, co ma zrobić, nie wie w ogóle, za coś chwycić i nie czuje się kompetentny. Natomiast tak jak wspominałam, poziom naszej wiedzy po studiach zależy od nas samych, od tego, czy się kształcimy, szkolimy. Także nie dajcie sobie wmówić, że po psychologii nie ma pracy, że jesteście nikim i że nie macie na pewno wiedzy, no bo ją macie. Oczywiście zalecam zawsze ostrożność, jeżeli chcecie zdecydować się na pracę we własnym zakresie, to superwizja jest bardzo ważna. No po prostu w naszym zawodzie jednak naprawdę to ma znaczenie i nie tylko takie, żeby jakby w jakiś sposób nas sprawdzać, czy wszystko ok jest w naszej pracy, ale też, żeby zapewnić nam to wsparcie, żeby nie dopuścić do tego wypalenia zawodowego. Polecam poczytać sobie więcej o interwencji kryzysowej, o koordynatorze rodzinnej pieczy zastępczej, czy o asystencie rodziny, czy innych takich miejscach, które wymieniłam, jak MOPS-y, bo naprawdę można fajnie wtedy zacząć swoją karierę, zacząć pracę z ludźmi, zacząć stosować dotychczasową wiedzę, sprawdzać, jak to się ma w życiu codziennym. Także życzę wszystkim słuchaczom powodzenia w rozkręcaniu swojej własnej, indywidualnej ścieżki psychologicznej. Dziękuję raz jeszcze za uwagę.